Dzień dobry, słoneczka, z tej strony ciotka Irsy. Witam Was na moim i Samce Alfa kanale we wtorkowym speedbuildzie. Słuchajcie, po pierwsze, przepraszam Was bardzo, że zeszły tydzień, no tak, ani mnie, ani Samca nie było. Ale słuchajcie, wszystko dookoła doprowadziło do tego, że po prostu ten ani speedbuild, ani rozgrywka się nie ukazały. Dla zainteresowanych, jeżeli chodzi o zapalenie mojego ucha, jest to najmniej sympatyczna przyjemność, jaka mnie spotkała w tym roku. Mam nadzieję, że ostatnia tego typu. I jest znacznie lepiej. Jest na tyle lepiej, że jestem w stanie funkcjonować, jestem w stanie z Wami rozmawiać. A powiem Wam, że jednak nagrywanie speedbuildów i różne działania w trakcie właśnie tego typu choroby są okropne. Tym bardziej, że fantastycznie się pracuje na śmieciówkach, więc praca nadal była mimo bólu, bo niektórzy nie rozumieją, że człowiek może być chory, a się od niego wymaga, jakby był w 100% zdrowy. Liczę, że kiedyś będę miała normalną, etatową pracę, pójdę na L4 i będę miała wywalone. Serio. Że będę miała po prostu wywalone przez takie duże wy. Ale słuchajcie, to może kiedyś, chociaż ja już wielokrotnie mówiłam, że mojej pracy bym nie zmieniła, bo ją po prostu lubię. Serio, nie wiem, to jest jakiś masochizm czy coś w tym stylu. Ja po prostu lubię moją pracę, lubię to, co robię. Z ludźmi tu bym tak nie szalała, chociaż jest kilka perełek, dla których siedzę jeszcze w niektórych firmach i współpracuję z nimi. Tak. I to właśnie dla tych ludzi usiadłam, robiłam i jakoś tak funkcjonowałam. Jakby to dziwnie nie brzmiało, ale tak, dla nich po prostu pracowałam. No bo, żeby im ułatwić życie. To jest jeden z takich momentów, kiedy zastanawiam się, czy warto i czy po prostu niektórzy zrobiliby to samo dla mnie. Ale słuchajcie, to jest w ogóle oddzielny temat na inny filmik. Dzisiaj ogólnie chcę Wam opowiedzieć o speedbuildzie oraz o tym, jak moja sąsiadka wybrała od rana przemoc. W każdym razie o speedbuildzie. Domek, który dla Was przygotowałam, jest bardziej dla Samca i jego simki, którą żeście poznali w pierwszym odcinku wyzwania. Mam nadzieję, że we czwartek będzie kolejny odcinek i że wszystko się uda. Domek miał być tańszy, więc jest chyba troszeczkę bardziej docelowym domkiem, ponieważ ma dwa pokoje. Jeden na razie zrobiłam na gabinet, drugi na sypialnię, ale w przyszłości, jeżeli miałby się pojawić jakiś bąbel, no to gabinet można przerobić bez problemu na drugą sypialnię. Ma dwie łazienki, kuchnię z jadalnią przedzielone takimi, można powiedzieć, drzwiami właśnie jak od stodoły, no ale słuchajcie, no kotyczkornie, te sprawy zobowiązują. No i właśnie salon. W każdym razie no, kosztuje prawie 100 tysięcy. No trochę poszalałam. I powiem Wam, że chyba będę musiała zrobić jeszcze taki mniejszy domek, bardziej startowy właśnie w klimatach dla tej simki, która zamieszkuje tą parcelę, właśnie tą, którą gra Samiec i która adoptowała sobie przeuroczegoś rybaka. Ponieważ ogólnie jest ta parcela dość smutna. Bardzo ładna, ponieważ odkąd budynkami, budowlami nie zajmuje się i je tylko youtuberzy i osoby od Simsów znane z internetu, no to nie oszukujmy się, te budowle zaczęły mieć charakter. Ale nie zawsze odzwierciedlają charakter Simów, które mają tu bezpośrednio mieszkać. Więc nie oszukujmy się, lubimy jak jednak i wszystko troszeczkę bardziej realistyczne i powiedzmy chociaż kolory i inne tego typu rzeczy właśnie odzwierciedlają pseudo charakter, jaki wyobraziliśmy, nadaliśmy naszym Simom. No bo to jest trochę jak zabawa w Barbie, właśnie mówiąc o Barbie. Padły pomysły, żebym zrobiła rancho Barbie. Tak, ogólnie domek Barbie, willę Barbie, no bo jest szał na Barbie, bo film wszedł odnośnie Barbie. Kiedy puszczali u mnie go w miasteczku moim, zwanym miastem, ja akurat miałam zapalenie ucha i ostatnie, na co miałam ochotę iść, to do kina. Tym bardziej na Barbie, chociaż ja Barbie bardzo lubię, żeby nie było, żeby to nie zostało znowu jakoś dwojako odebrane moje słowa, tylko po prostu nie jest to film taki mój top must i te sprawy do obejrzenia w tym roku. Ale jak się pojawi na jakiejś platformie, to na pewno będę siedziała w mojej różowej bluzeczce, t-shirciku i oglądała Barbie. Albo już w onesie jednorożca, o ile się w niego w tym roku zmieszczę. Tak.
jeszcze go nie przymierzałam po sezonie zimowym, po tym po sezonie zimowym, bo wiecie, ostatni raz go miałam chyba w lutym na sobie, bo potem było już w miarę ciepławo, a to jest takie naprawdę puchate i potrzebujące, no co, żeby było naprawdę, naprawdę chłodno na dworzu. Bo inaczej leci pot po pośladach, a ja za bardzo za tym nie przepadam. W każdym razie tak, więc dlaczego nie zrobiłam Barbie? Bo jest tego już za dużo. Serio. Internet wybuchł. Jest masa domków. Nie mówię, że nie zrobię. Z góry mówię, ale jeżeli znajdę taki pomysł, inspirację, sama wewnętrznie będę miała ochotę takie coś zbudować, to jak najbardziej pojawi się na kanale. No bo słuchajcie, mam też do zbudowania domek z zamówienia, do którego nie usiadłam ze względu na to, że byłam chora. No i ze względu na to, że chciałam zrobić ten domek dla samca, no do jego rozgrywki. Więc przepraszam, istotko, która zamawiałaś u mnie domek, będzie zrobione. Tylko daj mi trochę na spokojnie czasu, bo nie oszukujmy się, ja też się chcę przy tym dobrze bawić, a jak się dobrze przy czymś nie bawię, to też nie chciałabym tego po prostu odwalić. Serio, nie oszukujmy się. Zresztą tak długo jak kanał sprawia mi przyjemność, przynajmniej nagrywanie filmików, bo sam kanał i YouTube są paskudne, złe i złośliwe i w ogóle podelce, ale to już nieważne, tak długo podejrzewam, że on będzie prosperował i działał. Mimo, że czasami mam takie dni na zasadzie mech, nie chce mi się, ale słuchajcie, przyzwyczailiście się do tego, że jesteśmy we wtorki i czwartki, będziemy się starać cały czas to spełniać, więc no miejmy nadzieję, że nam będzie się udawało. No ale słuchajcie, moja choroba upawła sprawy techniczne. Matko, pierwszy raz chyba nazywałam samca mojego albo drugi imieniem. Ale tak, mój samiec ma na imię Paweł, ja jestem Grażyna, więc idealne, słuchajcie, z memów i te sprawy. Nawet moja kumpela z jednej pracy ma kota o imieniu Paweł, a drugą kotkę o imieniu Grażyna, więc słuchajcie, to było przeznaczenie nasze, żebyśmy się spotkały w jednej firmie. Więc tak, pozdrawiam, wiem, że takich rzeczy nie oglądasz, ja nawet nie pokazuję moim, że tak powiem, współpracownikom. No nie jestem w sumie pracownikiem, ja jestem usługodawcą bardziej, mnie zamawiają produkt, więc ciężko to nazwać, ale tak, nie chwalę się, że nagrywam YouTube'a, bo ogólnie nie chwalę się za bardzo, co robię w życiu, bo słuchajcie, nie odczuwam jakiejś takiej większej satysfakcji i potrzeby wejścia na za bardzo takie tory znajomościowe, przyjacielskie w robocie, bo już kiedyś byłam i powiem wam to, jak bardzo zostałam wykorzystana, można by było o tym napisać książkę. Serio, więc jest to przykre, no ale jest to prawdziwe, żyjemy w Cebulandii, w Januszeksach i jak czasami za bardzo się wejdzie w znajomości z niektórymi osobami, to one potem, fantastycznie, masz jeszcze jakieś soki, które można z ciebie wycisnąć, ale przecież nazywasz się moją przyjaciółką, więc musisz mi robić za darmo, musisz mi dawać jak najniższe ceny, buchuchuchu, a przy okazji posprzątaj mi dom, zostań w nadgodzinę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie oszukujmy się, taki świat, takie zabawki i z tym nam przyszło żyć. Ale słuchajcie, odeszłam całkowicie od tematów związanych z Barbie i tak dalej, z tym domkiem. Nie ma tutaj miejsc, inaczej, miejsce jest, ale nie dałam urządzenia do robienia nektarów, ponieważ jak samiec to będzie chciał sobie ogarnąć, to sobie po prostu to wstawi. Tak samo domek będzie jak najbardziej do pobrania, kiedy go wstawię w galerię. Tak, z tym wstawianiem w galerię to jestem po prostu okropna, jestem paskudna i w ogóle, ale słuchajcie, ja nie wiem, może mam jakieś ADHD czy coś, ale wiecie, zrobię jedno, okej, okay, mam coś w głowie, żeby zrobić, ale zafokusuję się na czymś innym i to drugie mi ucieka. Słuchajcie, ja muszę robić listy, muszę się pilnować z kalendarzem, z planerem, bo chyba bym po prostu przepadła. Autentycznie, przepadłabym. Tak jak przepadnie moja sąsiadka. Słuchajcie, kobieta wybrała od rana przemoc. Serio, godzina 7:30 i ja nie wiem, jak bardzo złoty jest jej mąż, co on jej takiego obiecał, czy co, że ona klepała mu, słuchajcie, kotlety na śniadanie. O 7:30 klepała kotlety. Chyba, że klepała je na obiad, tylko chciała po prostu wcześniej sobie przygotować. No okej, okay, ale o 7:30 w blokowisku, w dniu wolnym od pracy, o 7:30 klepać kotlety. Chyba, że tak naprawdę klepała męża, no to w tym momencie nie wiem, komu tu współczuję. Oczywiście wszystkim, którzy mogli się dzisiaj na odmianę wyspać, bo nie wiem, dzieci na wakacjach, bo dzień wolny, bo to, bo tamto. Nie, żebym nie była takim jedną z takich osób, które mogły po prostu dzisiaj troszeczkę pospać dłużej.
i że klepała męża, ale znowu nie było żadnych odgłosów sprzeciwu, krzyków czy coś, chyba że to jakaś dziwna gra wstępna. Tak o 7.30, wiecie, bierze tłuczek, Zbyszek, a teraz będzie na klepanko. Matko kochana, jakie to jest złe. I tak go wzięła i tym tłuczkiem klepała? Masakra. No chyba że rzeczywiście, że to było jakieś martwe zwierzę i też je oklepywała, żeby właśnie podać mu w jajeczku, bułeczce, czy tak po prostu sotę, bo różnie można zrobić. No to w tym momencie ja naprawdę chcę wiedzieć, jak on jest złotym człowiekiem, że kobieta poświęciła się, poświęciła swój komfort psychiczny, to jak bardzo będą ludzie jej nienawidzieć i po prostu robiła te kotlety od rana. Chociaż powiem wam, leżąc, patrząc w sufit i leżąc i słysząc te miarowe w miarę, to powiem wam, szacun, miarowe klepanko, po prostu było ciężko namierzyć. Skąd ono dochodzi? Nie mam zielonego pojęcia, skąd ono dochodziło. Ale jeżeli przyjdzie wam do głowy klepać kotlety o 7.30, pamiętajcie, że gdzieś w budynku, w bloku, tam gdzie mieszkacie, może być pewien taki grafik, który nie ma zazwyczaj wolnego i zazwyczaj nie może sobie pospać, bo jak prosi, żeby nie dzwonili do niego przed 10 wyjątkowo, bo się źle czuje i ma chore ucho, tak, wszyscy nagle to zapominają i dzwonią nawet też o 7.30, nie? Bo jest coś już palące. A to, że dopiero ten materiał ma być zrobiony na przykład na 16 sierpnia, to jest nieważne, ale on już musi być na mailu. Tak, tacy są, słuchajcie, ludzie, są bardzo roszczeniowi, ale nic nie poradzimy. Mam przynajmniej nadzieję, że moi sąsiedzi mieli smaczne kotlety, że to nie był sąsiad, a jeżeli to, że robiła to za jego zgodą. No, bo to jest ważne, słuchajcie, robić dużo rzeczy za czyjąś zgodą. Nigdy przeciwko i tak dalej, bo to jest po prostu chamskie, niefajne itd. itp. Mówiąc o chamskich, niefajnych rzeczach, słuchajcie, już jesteśmy ponad w połowie filmiku, a ja nie powiedziałam wam o czymś, co mnie znowu drażni w Simsach. Chociaż na społeczności ostatnio wypowiedziałam się, że drażnią mnie błędy i tak to do wszystkiego innego się przyzwyczaiłam i tak, i są to dalej błędy. Nie wiem, czy to jest tylko u mnie, bo no cóż, wiecie, jakich modów korzystam i korzystam dla przypomnienia z organizatora do debaga, Toolsa, NCCC, CC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 
trendach mody na to, żeby wstawić krówkę i jej jedzonko bez robienia tej brzydkiej budowli, którą je narzuciło. Tylko samemu można by coś wybudować i w tym miejscu ma się pojawić krówka, w tym miejscu ma jeść. U mnie ten mod nie działa. Będę sprawdzała czemu. Może któryś inny go gryzie w poślady i dlatego nie działa. W każdym razie nie działają mi dalej wesela. Słuchajcie, wesela z tego co pamiętam chyba mają już 1,5 roku. Jak nie więcej? No jakoś tak, 1,5 roku. Nadal mi, słuchajcie, nie działają. Biorę na Sima, zaplanuj wesele. Zaczynam planować. I co? I nie mogę nikogo zaprosić. Kompletnie nikogośko. Wybrani na życzeństwo. Nie mogę nic. Ani tego od kwiatków, ani tego, który będzie tam robił mistrz ceremonii. Nie mogę kompletnie nic. Białe, puste pole. No okej. Okay. Gdyby mój syn był introwertykiem i poza narzeczonym, narzeczoną, narzeczeństwem, obojętnie jakim płci i jak się określa, nie znał kompletnie, nie znała, bo to akurat Simka, nie znała kompletnie nikogo. Jestem w stanie to znieść. Jestem w stanie z tym się zgodzić. Ale ona ma rzesze znajomych. Serio, rzesze znajomych, bo gdzie się, że tak powiem, nie pojawiła, no to puf, kulturalne powitanie, puf, kompojskie powitanie, puf, nie, dzień dobry, nie, puf, ten, całuje rączki, te sprawy i te sprawy. A tu kompletnie nic. Zero. A liczyłam, że po takim czasie uda mi się zrobić wreszcie wesele. Odłożyłam im sporo simoleonów, żeby było takie z pompą, wiecie, no jak na wypasie, no sobie tak wyobraziłam przynajmniej. Chciałam zrobić im normalnie poza domem, żeby był kucharz, żeby był ten miksolog, w ogóle wiecie, to takie ach, och i tralala itd. itp. No i co? No i dupa. Piękna polska dupa. Nie udało się. Więc dajcie znać w komentarzach, czy tylko ja mam ten błąd, czy może je to naprawiło, czy jednak jest to jedna z tych zepsutych rzeczy, bo moja Simka
w kolejnym już pokoleniu po prostu hajtnęła się po cichu w domu, na ganku, na zasadzie buzi, buzi, do Józi, nie? Fantastycznie, tak mamy dziecko, no ale się hajtnęliśmy, no bo lata, cóż, się posuwają, niedługo będziemy seniorami, no i fajnie by było, bo te certyfikaty dostałam certyfikat, żeby nie było, i sobie go nawet na ścianie powiesiłam, nie? Fantastycznie. No ale ten certyfikat, ładnie to wygląda, pamiąteczka. Wszystko ładnie, pięknie, tym bardziej, że ona miała wieczną obawę przed zdradą. Tak, no nie dziwię się, powiem wam, nie dziwię się, ponieważ moja synka miała miała miłość szkolną, z którą się potem zeszła, z którą to potem miała dziecko. Okazało się, że miłość szkolna ma na boku rodzinę, bo oczywiście nie sprawdziłam, no fantastycznie. No to jakby zerwała kontakt, miała potem dziewczynę, było ładnie, pięknie, wszystko pięknie, poszły na randkę, walnął u dziewczynę piorun, no i tak wyszło. Potem się zeszła z powrotem z tamtym facetem, no i się po prostu tutaj mieli hajtnąć, no ale no cóż, widać, wesela nadal nie działają. Autentycznie, jeżeli miałabym teraz wybierać najgorszy dodatek, no to wesela bronią się tylko miastem. Miastem i niektórymi, że tak powiem, obiektami, bo sukienki te wszystkie ślubne i tak dalej, tak sobie wykorzystam, jak nie ma wesel. No co, będzie chodziła i zamiatała mi i sprzątała oborę w sukni ślubnej? No fantastyczny pomysł, je, brawo! No na pewno tak będę robiła. Więc jestem bardzo sfrustrowana tym, ale tak, jakbym miała, to poza batu byłby chyba jeden z bardziej moich znienawidzonych pakietów rozgrywki. Serio, no kultowa rzecz, wesela nie działają. Chyba, że jak już powiedziałam, jest to wina któregoś z modów, bo tak też może być i ja tu w tym momencie się frustruję, wylewam swoje żale, pluję jadem na lewo i na prawo na biedne i je, a to moja wina, bo gdy korzystamy z modów, to nie oznacza, twórcy uważają, że hehe, no może w tym momencie pewne funkcje nie działać. No ma, słuchajcie, to jest ingerencja w kod. Więc chcąc, nie chcąc, pewne mody będą, jakby nie patrzeć, powodować, że inne rzeczy mogą się po prostu psuć. Tak jak po wyjściu Rancha, Tools psuł bardzo menu budowy. Bardzo. Tam wszystko okropnie wyglądało. Też nie można było wejść do miasteczka. Chociaż na początku bez modów też nie mogłam wejść do miasteczka. Nie wiem czemu, musiałam grę zresetować i dopiero chyba zadziałało. No ile dobrze pamiętam. Równie dobrze mogło być całkiem inaczej, a pamięć ludzka jest zawodna. Ale coś tam mieliśmy problemy. Więc tak, proszę, dajcie znać w komentarzach, co z tymi weselami. Albo, o dziwo, nie sądziłam, że ja to poproszę, jeżeli jest mod, który naprawia te cholerne wesela, muszę naprawdę oznakowania dzisiaj zmienić, bo strasznych słów używam, ale jeżeli jest taki mod, który naprawia te wesela, dajcie też mi znać w komentarzu. Bo bardzo mi się marzy, ponieważ pannica mi rośnie do kolejnej generacji, żeby ona miała ślub z pompą. Taki och, ach. I powiem wam, że jeżeli to zadziała, to jestem gotowa robić z niej normalnie wdowę. Serio. Co pora roku to nowy mąż, żona, nieważne. Ale po prostu, żeby były śluby. Z pompą, z kwiatkami, z mistrzem ceremonii, tortem, piciem szampana, to znaczy soków. To są Simsy. Pijemy tylko soki albo piccolo. I wiecie, i no tak na wypasie. Tak. Chciałabym. Serio. No bo wiecie, prowadzimy ten kanał, dlatego kupujemy pewne rzeczy od razu na premierę, ale coraz bardziej je sobie leci w kulki. Dał takie duże kulki. Powiem wam, że był na przykład 2 sierpnia bodajże, 2 albo 3, jakoś tak. Była aktualizacja kolejnych błędów i co chwila są jakieś aktualizacje błędów, tak, 3 sierpnia chyba. Aktualizacje błędów i nic, tylko aktualizują błędy, które występują na błędach. Tak to mniej więcej wygląda. Smutek. No a Live by You dopiero wyjdzie w przyszłym roku. Ale serio, to co już mówiłam na kanale, jeżeli mniejsza ilość błędów oznaczałaby przesunięcie o miesiąc czy dwa premiery jakiegoś dodatku do Simsów, ja bym popierała IE, była zatem całym swoim serduszkiem, wspierała ich jakbym tylko mogła, nawet bym zaczęła pisać po angielsku komentarze. A to już jest wyczyn, bo ja ogólnie mało komentuję. Serio, ja za mało komentuję, bo jest kilku youtuberów, nawet na polskich, których obserwuję, oglądam namiętnie. Pozdrowienia, Trialil. Oglądam bardzo namiętnie i ja muszę zacząć tych ludzi po prostu komentować, żeby wiedzieli, że ich wspieram jak najbardziej, ale ja jestem takim cichym obserwatorem. Straszne. Matko, taki freak. Ciotka Irsy tak woknie na zasadzie, a teraz będę cię oglądać.
I z tą wizją Was zostawiam na dzisiaj. Dziękuję, zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Mam nadzieję, że słyszymy się dość szybko i życzę Wam fantastycznego tygodnia. A na dzisiaj to tyle. Buziaki, pa, pa!